Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Tak rozglądam się, czy jakiś kapłan nie podejdzie przede mną, by mnie wyręczył. Ale niestety nie. Będę udawał, że jestem na luzie. Wziąłem mikrofon do ręki, jak ksiądz Dominik. Ale niestety nie jestem na takim luzie, chociaż tu poziom tego wzrósł, tego pulpitu, bo mam kwity, więc nie będę, jak to mówił, z głowy mówił wszystkiego. No niestety. Ale moi drodzy, będę mówił od was również z serca mojego, z mojego przeżycia i z tego, co dzisiaj naprawdę czuję w moim sercu i co Maryja prosi mnie, abym do was powiedział. Kiedyś, kiedy wspominamy Paschę, takie słowa mały Żyd zawsze mówił na żydowskiej Paschie. Czym różni się ten wieczór od innych? To było takie powiedzenie kiedy była Pascha celebrowana, dziecko takie coś mówiło, takie słowa. Ja sobie dzisiaj mówię takie same słowa. Czym różni się nasze spotkanie od wielu innych, którzy mieliśmy błogosławieństwo brać udział? Myślę, że wieloma rzeczami. Ale tym najważniejszym jest obecność naszej ukochanej matki, tak bardzo widoczna. Kiedy wszedłem na tą salę, to stanąłem tam w drzwiach po raz pierwszy wczoraj po przylocie i zobaczyłem ten piękny obraz, baner, czy jak nazwać, Matki Bożej, mojej ukochanej Stichaliny. Wiele razy, kiedy jesteśmy na różnych forach, to gdzieś tam Maryja jest. Pamiętam, raz byłem na forum, to mówię, a gdzie Matka Boża? Zaraz przyniesiemy. I wnieśli coś takiego, co wyglądało jakby statua Matki Bożej, ale nie odgrywała ona żadnej tam roli. Tutaj wszedłem i patrzę, jest. Oczywiście jest nasz mistrz Jezus z Nazaretu, ale jest ona. I to właśnie zdecydowało, że przyjechałem. Ksiądz Dominik mnie namawiał, wsiadaj, przyjeżdżaj. Ja mówię, nie jeżdżę nigdzie, nie przyjeżdżam, jestem zajęty, nie mam jak przyjechać. Wsiadaj, przyjeżdżaj. Więc tak kilka razy już siadaj i przyjeżdżaj, a wreszcie mówię, nie przyjadę, bo nie mam zastępstwa. Znajdziesz zastępstwo. Więc dzwonię do pierwszego księdza, mówię, zastąpisz mi, ale nie musisz. A on mówi, zastąpię cię z miłą chęcią, więc... Więc jako znak to odczytałem, że chyba muszę do Szczecina przyjechać. Moi drodzy, będę mówił tak, jak myślę, nie będę nic tutaj ukrywał. Nie będzie to wielki wykład teologiczny, ale również wcześniej chciałem się podzielić z czymś, co ostatnio sam odkryłem w swoim życiu. Moi kochani, na zachodzie nie jest potrzeba dzisiaj Matki Bożej. Nie ma takiego zapotrzebowania. I nawet w kręgach katolickich Matka Boża jest naprawdę dzisiaj odsuwana. Ostatnio miałem taki bardzo przykry incydent, kiedy właśnie było 13 obchodzenie w maja i jeszcze wcześniej pani zaniosła figurkę, piękną figurkę Matki Bożej z Fatimy do księdza katolickiego, a on powiedział, weź mi tą lalkę z tego kościoła. Weź mi tą lalkę z tego kościoła, ja nie potrzebuję jej w moim kościele. To nie jest coś, co się zdarzyło akurat. Tam Matka Boża raczej jest obojętna lub niemile widziana, bo przeszkadza nam w ekumenizmie, w rozmowach z innymi chrześcijanami i tak dalej, i tak dalej. Nie odgrywa ważnej roli. Czasami słyszałem, że Matka Boża tylko dała Pana nam Jezusa jak surogatka. Jest tam parę wzmianek w Piśmie Świętym, ale tak naprawdę to wszystko nie jest ważne. Boją się nas, boją się Maryi, ponieważ jak mówi ona do Ojca Gobiego, jestem potężną, straszną i zwycięską. Protestanci niestety wciskają się i do nas. Wchodzą w nasze wspólnoty, inwigilują nasze wspólnoty. Wchodzą jak wilki w owczych skórach, udają jednych z nas. Teraz nawet już uczą się, że już nie mówią tylko, bo Pismo Święte mówi, bo od razu ich poznać.
ale wchodzą w struktury, wzbudzają zaufanie, zaczynają nawet być zapraszani, mówić, modlić się wstawniczo o uzdrowienia, ale tak naprawdę nie chodzi im o waszą pobożność i przyjście do samego Jezusa. Chodzi o to, aby rozbić katolickie ruchy charyzmatyczne. I to również dzieje się i w naszym kraju. Coraz bardziej już jest Jezus bez religii. Przychodzą ludzie, którzy mówią, ja nie należę do żadnej religii, ja należę do Jezusa. Mają moc, mówią, błogosławią, ludzie padają. Ja nie identyfikuję się z żadną instytucją. Ja kocham Jezusa. Czy nie będzie to przemawiać? Szczególnie jeżeli jeszcze mamy złe doświadczenie z Kościołem jako instytucją. Coraz bardziej śpiewa się piosenki Hillsong. Nie nasze, Hillsong. Ja nie mam nic przeciwko temu. No ale to jest sekta z Australii, która już tak rozdzieliła się. No ale pięknie śpiewają, wzruszająco. Uczucia są, prawda? Nie wiem, czy akurat w Polsce też ich się śpiewa. Na Zachodzie bardzo często. Także często nieraz patrzyłem, czy oglądam, gra się bardzo na uczuciach. Najbardziej to mi się podoba taki aerobik Pana Jezusa, prawda? W lewo, w prawo, nóżka w górę, wężyczkiem. Śpiewamy, Jezus cię kocha, Jezus cię zbawia, Jezus cię uzdrawia i tak dalej. I dookoła sali. Widziałem to na własne oczy. Ja nie mówię, że coś może być złe na jakimś poziomie, ale że na takim poziomie zostajemy, to już powinna się zapalać czerwona lampka. Wiecie co, kiedy na Zachodzie to wszystko już było, to już wszystko przerabiali. W Stanach Zjednoczonych to już były wielkie stadiony, to już były wielkie hale sportowe, to już były ruchy charyzmatyczne. Po angielsku nazywa się to Charismatic Renewal. To jest właśnie ruch charyzmatyczny. Ostatnio właśnie dowiedziałem się, że jest Charismatic Removal, czyli wydalenie już. Zastąpili jedno słowo. Już po prostu zniknęli. Tam nie było miejsca na Matkę Bożą. Tam właśnie były tylko miejsca na pewnym poziomie uczucia. Kiedy potem jeszcze weszło specjalne to doświadczenie z Toronto, niby zesłanie Ducha Świętego, ja to widziałem w nagraniach, no to przecież to z Duchem Świętym nie miało nic wspólnego. No ale wielkie, Toronto, bo na lotnisku w Toronto Duch Święty stąpił na ludzi, na lotnisku i tam działy się rzeczy. No i oczywiście to również zapożyczyli, wielki ruch, dzisiaj ich już nie ma. Zabrakło jej, zabrakło naszej matki. Ponieważ szatan wie jak nas usunąć. Może wielu ma wiele dobrych intencji, zaczyna się dobrze, ale szatan chce usunąć Maryję i każdego z nas i jej potomstwo, ponieważ on nie chce jej na polu bitwy. On nie chce jej, bo wie, że nie ma żadnych szans. Potwierdzam słowa księdza Dominika, który powiedział, że w imię Jezusa, kiedy egzorcyzmowaliśmy, w imię Jezusa szatan nie ruszył się. Ale nie daj Boże powiedzieć, Matkę Najświętszą wezwać na pole walki, co tam się działo w pokoju czy w kaplicy. Nie mówię, że Maria jest potężniejsza od Jezusa, ale jaki jest panika i jaki jest potężny strach w owych czasach. Dlatego dzisiaj wszystko diabeł robi, żeby nie mówić o Matce Bożej. Jak już powiedziałem, przychodzą charyzmatycy różnej maści. Jest taki w Polsce jeden bardzo znany, nie będę oczywiście mówił kto, internet, przestrzeń jest jego, pełna jego, zapraszany, modli się i tak dalej, i tak dalej. Oczywiście tam nie słyszy się słowa Matka Boża, ale zapraszany i błogosławiony przez wielu. Kiedyś zrobiono prowokację polityczną i zadzwoniono do niego, podstawiono się, że jesteśmy protestantami, jak tam leci. Po jakimś czasie powiedział słowa, no bardziej mi do protestantów, jak do katolików. Dlatego musimy bardzo uważać, bardzo uważać. Protestanci mówią, to my, katolicy, wciskamy Matkę Bożą, wciskamy dogmaty. Przecież tych dogmatów nie było, to dopiero ileś tam 10 lat do tyłu. Kościół to wszystko powymyślał. Matka Boża naprawdę nie jest taka bardzo ważna. Jeszcze jak my jesteśmy Polakami za granicą, a wy Polacy, to tam wzdychacie do Matki Bożej, tam jeździcie te Częstochowy, Lichenie, wy tam Hiszpanie, Włosi, to Matka Boża ponad Pana Jezusa, przesłaniacie Pana Jezusa, to już ksiądz Dominik o tym powiedział. Natknąłem się na wspaniałe opracowanie księdza Starowiejskiego i księdza Harenzgi
I dzisiaj mówimy o Matce Bożej z Pisma Świętego. Niewiele jest tam zmianek. Mówimy, mamy oczywiście wspaniałych mistyków, opieramy się na nich. Ale mnie zaczęło zainteresować, co działo się z Matką Najświętszą. Jak to wszystko było od momentu w niebo wstąpienia Jezusa. Przecież ona jeszcze żyła, ona jeszcze była. Jak mało mówi się o tym przedziale Matki Najświętszej, jej życia, co działo się naprawdę w jej sercu. Jak to wszystko dojrzewało w Kościele, w tym pierwotnym Kościele, tych apostołów, którzy tam gdzieś byli, wiadomo, to nie była sama śmietanka, to nie była sielanka, różne rzeczy się działy, przeczytamy Pismo Święte. Przecież Maryja tam była. Jak to wszystko dojrzewało w Kościele w czasie trudności, pogaństwa wokoło, trudności w samym Kościele, między samymi apostołami, przecież o tym wiemy. Duch Święty powoli objawiał nam postać Maryi. Powoli nam objawiał poprzez lata w tej obecnej, znanej postaci. Dziś my to bierzemy, że tak naprawdę musi być. No bo tak jest. A czy naprawdę tak musiało wszystko być? Czy my umiemy się bronić? Czy my umiemy wejść w polemikę z protestantem? No tutaj ich na wiele jeszcze nie ma w Polsce. Ale wyjedźmy tylko za granicę. Tam żyjemy w krajach protestanckich lub pochrześcijańskich. Co tam się dzisiaj dzieje, to rzeczywiście jest trudno. Trudno być wiernym Bogu i trudno być wiernym Maryi. Dzisiaj refleksja Kościoła, którą dzisiaj rozumiemy, ta refleksja budziła się przy światło Ducha Świętego poprzez wieki. A na to wpływały pogaństwo i herezje, które uderzały Kościół od samego początku. Ileż już było herezji od samego początku powstania pierwotnego Kościoła. Dlatego to jest bardzo ważne wiedzieć dzisiaj, jak to wszystko się kształtowało, kiedy żyjemy w Kościele tak bardzo dzisiaj zliberalizowanym, tak bardzo dzisiaj żyjącym w zamęcie. Tyle ludzi się mnie pyta, księże, za kim iść? Co robić? Kto ma dzisiaj rację? Bombardują nas ze wszystkich stron. Ludzie się gubią. No jeszcze w Polsce dobrze, bo jedziecie na te forum charyzmatyczne, na inne, gdzieś do jakiejś wspólnoty. Na Zachodzie tego już po prostu nie ma. I wiecie co? Trafiam na Maryję, która żyła w pierwszym Kościele. To na mnie jest coś bardzo nowego. Kim ona tam była? Kim ona była dla pierwszego Kościoła, dla tych ludzi, którzy też byli zamieszani, też nie wiedzieli, w którą stronę iść. Mistrz odszedł, prześladowania są olbrzymie. Kogo się trzymać? My jesteśmy Pawła, my Apollosa, my Kefasa. Za kim mamy iść? A my Chrystusa. I dzisiaj tą tożsamość trzeba, moi bracia i siostry, odkryć na nowo. Jako kapłan muszę odkryć na nowo tą tożsamość. Za kim ja mam iść? Za mistrzem z Nazaretu. Ale też wszyscy protestanci inni mówią, my też idziemy za Jezusem. Więc gdzie jest ta prawda? Ci, którzy mówią, że my nie musimy mieć instytucji, sakramentów, tylko kochać Jezusa. Moi drodzy, kochani, powrót do Kościoła. Chciałbym wam tutaj przedstawić pokrótce, bo sam się tym zafascynowałem. Jak Maryja żyła w pierwszym Kościele. Odczytywanie jego wzoru i prototypu właśnie w samej Matce Najświętszej. I mamy tutaj Dzieje Apostolskie w pierwszym rozdziale, które opisuje Łukasz. I mówi, że była grupa apostołów, to wiemy, ale była równocześnie grupa kobiet. Grupa kobiet u boku apostołów. Będą cennymi świadkami tego, co działo się, kiedy Jezus z Nazaretu był z nimi. Stają się również wspaniałymi przykładami modlitwy, kiedy Jezus już odszedł, kiedy poszedł z powrotem do swojego Ojca. I byli przykładami wierności dziełu Mistrza. Łukasz wymienia jeszcze trzecią grupę. To byli bracia, krewni, kuzyni samego Mistrza, czyli apostołowie, grupa kobiet i następna grupa, która była, to była najbliższa rodzina. I jak na początku życia Jezusa, tak i na początku życia Kościoła obecna była postać Matki Najświętszej. Na początku życia Jezusa, tak i na początku życia Kościoła obecna jest postać Maryi. I Łukasz umieszcza ją w samym centrum.
Ile razy je czytałem, ten urywek Pisma Świętego, i naprawdę nigdy się nad tym nie zastanawiałem. Jednak on mówi w przypadku Maryi, że były inne kobiety, byli uczniowie i była na niej obecna Matka Jezusa. Nie powiedział kobieta, która urodziła Jezusa. Matka Jezusa Maryja. I ta wzmianka nie była wypowiedziana jakoś mimochodem, lecz była świadomym, głębokim wypowiedzią teologiczną. Matka Jezusa była z nimi. Nazwanie Maryi Matką Jezusa oznacza więc, że jest ona również matką uwielbionego Pana. Jej obecność w Kościele nie tylko jest anonimowa, ale jest szczególnie i wyjątkowa z racji macierzyńskiego powiązania z Jezusem. Ta sama krew to jest Jego matka, więc nie była traktowana na równi z Marią Magdaleną, z innymi kobietami. Była traktowana jako najbliższa osoba Jezusa. To dzięki tej relacji Maryja może pomagać apostołom. To jest ważne. Dzięki tej relacji z Jezusem, już uwielbionym, Maryja może pomagać apostołom. Pamiętacie, nie wiem, czy oglądacie jeszcze ten film Full of Grace, pełna łaski. Ja byłem akurat na swoim roku sabacowym, siedziałem w Tennessee z moim kapłanem, który mnie prowadził przez 2 miesiące niesamowitych rekolekcji. Jednego wieczoru, kiedy też już tak wiatraki i było gorąco, i mówi, chcesz oglądać jakiś film? Mówię, no co? No coś oglądniemy. Słuchaj, trafiliśmy na ten film. Pełna łaski. Na drugi dzień mówię, oglądnijmy. To było 4 machy w fotelu. Wgniotło mnie. Pierwszym razem ja nie mogłem, poszedłem potem spać i nie mogłem zasnąć. Ja mówię, słuchaj, oglądamy ten film jeszcze raz. Nieważne, ja będę teraz płacił za transmisję. Oglądamy go jeszcze raz, pełna łaski. Tam Maryja przedstawiona właśnie, kiedy nie ma już Jezusa, kiedy uczniowie są zagubieni, a ona jest w Efezie. Ona im pomaga. Ona mówi, co robić, jak mają się zachowywać. I teraz po tej całej swojej drodze bycia przy Jezusie, wnikania, bycia tak bardzo blisko Jezusa, ona może pomóc apostołom pozostać na wyższym poziomie. Słuchajcie, my też nie możemy raczkować, nie możemy zatrzymać się, alleluja, alleluja, Jezus Cię uzdrawia, Jezus Cię kocha, tańczmy dookoła, to jest wszystko dobre, to jest mleko, ale musimy iść na wyższy poziom. I to, co mnie przekonało, żeby przyjechać, to ksiądz Dominik do mnie mówił, przyjdź, bo to jest inne forum od innego. Co musimy pokazać innym, że muszą wprowadzić Maryję, albo to się wszystko musi skończyć. W ten czy w inny sposób. Maryja musi wejść, bo musi nas wyprowadzić na wyższy poziom. I święty Łukasz podkreśla jej rangę i znaczenia, że tylko ona nazwana jest po imieniu. Maryja, Matka Jezusa. Wszyscy inni są tylko nazwani w ramach szerszych grup. Moi drodzy, i ukoronowaniem maryjnego obrazu pierwotnego Kościoła jest włączenie Maryi w jej nieustanną, wytrwałą i jednomyślną modlitwę. Pierwszy Kościół modlił się cały czas. I Matka Jezusa modliła się w Kościele i modliła się z Kościołem pierwotnym. W pierwszym wzorczym Kościele nic nie mówiło się o hierarchii. Czy są tam słowa o hierarchii? To jest dopiero wszystko później. Zewnątrz, w zewnętrznej strukturze Kościoła, pierwszy Kościół, uwaga, był zgromadzony wokół Matki Jezusa. Był zgromadzony wokół Matki Jezusa. Odkryjmy to na nowo. Czytajmy o tym. Możemy się wspomóc Katarzyną Emmerich. Możemy się wspomóc innymi wielkimi mistykami. Ale ja mówię to na podstawie Pisma. Był zgromadzony wokół pierwszej Maryi. Maryja przy narodzinach Kościoła. Następna rzecz. Też już było wspominane. Maryja przy narodzeniach Kościoła. To było istotnym dopełnieniem tej modlitewnej obietnicy Matki Bożej. Przedłużenie tej modlitwy aż do tego przełomowego momentu pięćdziesiątnic. Było tam około 120 osób. I to, co dokonało się w niej jako znak i tajemnica, w pełni objawia się rzeczywistnie w 50. dniu. Pierwsza rzecz, zwiastowanie,
dokonało się w niej jako znak i tajemnica i wypełnia się urzeczywistnia, to jest to słowo, urzeczywistnia się w 50. dniu w czasie zesłania Ducha Świętego. Rodzi się w ten czas Kościół, którego stałą cechą pozostanie zawsze napełnianie się i działanie mocą Ducha Świętego. Napełnianie, pamiętacie tą piękną modlitwę? Napełniamy się Duchem Świętym i działania. Tak funkcjonował pierwszy Kościół od pierwszego momentu. W dniu narodzin Kościoła z pełni Ducha Świętego obecna jest w nim kto? Maryja. Z pełni Ducha Świętego w dniu narodzin obecna jest Maryja. To, co teraz powiem, to jest... Przewiewa mi mózg to zdanie. To mnie powaliło, jak przeczytałem. To nie jest moja mądrość. To jest właśnie tak, to, co czytałem. Ale chcę się z wami tu podzielić. Wcześniej ochrzczona przez Ducha, który stąpił na nią w zwiastowaniu. W dniu Pięćdziesiątnicy jako matka, uwaga, w dniu Pięćdziesiątnicy jako matka trzyma Kościół do Chrztu Świętego. Amen. Nie są to genialne słowa. Ona trzyma Kościół jak matka do Chrztu Ducha. Do Chrztu Ducha. Ona matka. I ktoś mi powie, że jej nie ma, że to była tylko kobieta. Gdzieś tam przyplątała się i poszła, zniknęła z pola widzenia. A ona trzymała do chrztu Kościół, do chrztu Ducha. Czyni to jak matka, która jest ze swoimi dziećmi, z Kościołem trwając z nim i w nim na modlitwie o dar Ducha Świętego. Przecież to jest niesamowite. Choć Maryja trwała już z zażyłości, była już od samego początku z Duchem, otrzymuje go jakby na nowo, w pełni. I potem znamy te metafory, jak ogień, prawda, rozdziela się. W przypadku Maryi specyfiką tego nowego napełnienia Duchem staje się jej macierzyńska misja w Kościele. To jest ważne, dlatego o tym mówię. To nie jest wymóz papieża, katolików, to wasz tam gdzieś polski, wy tam jesteście maryjni. To nie o to chodzi. Staje się, dostaje macierzyńską misję w Kościele Maryja. Dlatego, właśnie dlatego. Formalnie testamentową wolą Jezusa dokonało się to gdzie? Na Kalwarii. Wiemy, oto matka twoja, oto twój uczeń. Ten tekst znamy, ale ostatecznie ujawnia się, uwaga, w pełni. Ujawnia się w pełni Ducha w dniu Pięćdziesiątnicy do Maryi z nowym zadaniem. I tutaj, uwaga, czyniąc ją matką Kościoła. Przecież myśmy tych rzeczy nie wiedzieli. No matką Kościoła, no akceptujemy, to jest matką Kościoła, ale dlaczego jest matką Kościoła? To właśnie się w pełni Ducha Świętego dostaje misję i staje się matką Kościoła. Otrzymując pełnię Ducha, Kościół staje się charyzmatyczny. Kościół jest charyzmatyczny. Czy jakieś podziały, to są charyzmatycy, to tradycjonaliści, ci kadzą, ci mają obrazki, ci mają figurki, a ci mają Ducha Świętego. Jakie podziały? Kościół od samego początku był charyzmatyczny. To, co zawsze mówiłem, nie nazywajcie mnie, jestem charyzmatykiem czy nie, bo jestem normalnym człowiekiem, każdy z was. Każdy z nas ma charyzmaty, albo je używam, albo je nie używam. Albo działam jako funkcjonariusz Kościoła, albo działam jako kapłan. Tak samo każdy z was. To są właśnie te charyzmaty od samego początku Kościoła. Warto to wiedzieć, bo w dyskusji jesteśmy mięcy, wymiękamy, wycofujemy się. O, nie jestem księdzem, to nie proszę iść tam do proboszcza. A proboszcz tym bardziej się zamknie jeszcze na plemanii, bo też nie wie, co może powiedzieć na ten temat, prawda? No więc w każdym razie, teraz uwaga, otrzymując pełnię Ducha, Kościół staje się charyzmatyczny. Odnosi się to również do, to są piękne słowa, pierwszej charyzmatyczki Kościoła, czyli kogo? Właśnie. Ona jest pierwszą charyzmatyczką w Kościele, który się narodził. I dlatego jest dziś ważne, żeby ona była tak, jak jest tutaj w Szczecinie, wśród nas. Na każdym forum charyzmatycznym, na każdym zebraniu. Żeby wszędzie była obecna. Ja zawsze pytam się, jakimi łaskami ktoś posługuje, jeżeli mówi źle o Maryi. No od kogo ma tego Ducha Świętego?
A jeżeli to jest święty w ogóle duch? No takie coś też widziałem, prawda? Ludzie się dają nakładać sobie ręce na kogoś, tworzą się wspólnoty, nikt tego nie kontroluje. Ludzie się zjeżdżają, jacyś okultyści byli, którzy tylko szukają mocy, bo chcą, jak nie moc szatana, to będą działać w mocy tak zwanego Ducha Świętego, byle nakładać ręce, byle się modlić, byle uleczać, byle ten... Nikt tego nie weryfikuje, albo nawet nie wie jak rozróżnić duchy. No i potem robią się różne rzeczy. Dlatego, moi drodzy, cała wspólnota pierwszego Kościoła jest tym charyzmatyczną. Ale uwaga, co chcę teraz powiedzieć. Maryja jest tą pierwszą charyzmatyczką. Cały Kościół wybucha entuzjazmem. Ewangelizacja. Dzisiaj mamy nową ewangelizację. Wybucha entuzjazmem. Idą, głoszą. Wiemy, co się dzieje z pierwszym Kościołem. I co się dzieje z Maryją? Milczy. Nic. Cisza. Maryja milczy. Ona nie ma misji apostolskiej. Ona się wycofuje. To jest niesamowite. Ona się wycofuje. Przeczytajcie Katarzynę Emeryk. Ona się wycofuje, ona płacze i się modli. Katarzyna Emeryk powiedziała, że Maryja się nigdy już nie uśmiechnęła. Jeszcze żyła przez wiele lat, do 63 roku. Ona wiedziała, co się dzieje tam na dole w Efezie, w kościół. Wiemy, co się tam działo. Przecież nie było łatwo. Tylko do niej przyjeżdżali, błagali o pomoc, o modlitwę. Ona w ten czas zaczęła milczeć. Jest to milczenie miłującej, odpowiedzialnej za Kościół Matki, która pozostaje w nim ze swoim szczególnym związkiem i osobą i dziełem swojego Syna Jezusa Chrystusa. Cała wspólnota idzie i głosi Ewangelię, a Maryja otacza Kościół opieką. Zasadnicza maryjna cecha pierwotnego Kościoła pozostaje na zawsze jego stałość w przebywaniu razem. Pamiętacie te słowa? Byli jednego serca i jednego ducha. Co to znaczy? No to też trzeba znowu wrócić do Biblii. W antropologii biblijnej serce oznacza wnętrze człowieka, siedlisko rozgumu, przekonań, woli, miejsce podejmowania decyzji, zaś dusza oznacza całego człowieka jako byt ożywionym duchem życia. Jedno serce, jedno dusza oznacza kogo? Duch Święty. Jednym sercem i jedną duszę byli tak napełnieni, przesiąknięci do maksimum Duchem Świętym. Dlatego mieli jedno serce i jedną duszę. I najlepszą nauczycielką tej jedności była Maryja, która w sercu zachowywała wszystkie te rzeczy. Znamy to z Pisma Świętego. W sercu zachowywała. I teraz uwaga, stałość, jaka charakteryzowała pierwotną wspólnotę Kościoła, wyrażała się w wierności nauczaniu apostołów. Tu jest problem. Dlatego to wszystko się działo, aby dochować wierności nauczaniu apostołów. To, co naprawdę było przekazem naszej wiary. Rodziła się świadomość, że Kościół jest apostolski, że obowiązkiem wszystkich uczniów Jezusa jest pozostawanie w granicach tradycji apostolskiej. W przypadkach wątpliwych, które się pojawiały od samego początku, trzeba było odwoływać się do tego, co nauczali apostołowie. Jezus, jest to bardzo konieczne, bo to nam gwarantuje autentyczność świadectwa w życiu i zmartwychwstaniu Jezusa. To jest tak ważne zrozumieć, żeby nie budować swoich wyższej pobożności na uczuciach, czy tylko na piasku. Ale musimy pozostać w wierności nauczania apostołów. A to będzie co kosztować? Czy nie dzisiaj Jezus powiedział? Czy nie dzisiaj powiedział ksiądz Dominik? To będzie cię kosztować i to wiele. I również w tym momencie, kiedy działy się różne rzeczy, kiedy herezje wchodziły, kiedy dochodziło do różnych rozgrywek w pierwszym Kościele, ona była z nimi w ten czas jako matka. Pomagała im, doradzała im. Chociaż nie miała tego posłannictwa, jej heroiczna wiara poprzedzała świadectwa apostołów.
i ktoś mi powie, że Maryja nie musi być obecna wśród nas, to jak mamy trwać w wierności? Jak mamy być pewni, że głosimy Jezusa tego samego, co 2000 lat temu, a nie wymyślonego gdzieś tam po drodze przez innych ludzi, prawda? Jak mam potem mieć pewność? Dzisiaj tyle szatan jak działa? Działa przez wątpliwości, które wsiewa w nas. I to nie tylko w ludzi świeckich. I ostatnia rzecz, gromadzimy się wokół Eucharystii. Jej obecność jest zawsze. Zawsze jest przy Jezusa. Gdzie jest Eucharystia, jest Maryja. Z czego to wynika? Wynika to z macierzyńskiej roli sakramentalnej Kościoła. Tak jak miała decydującą rolę Maryja we wcieleniu Syna Bożego, tak również ma udział w narodzinach kościelnej wspólnoty. Tam, gdzie się gromadzono przy łamaniu chleba. Nie było katedr, nie było kościół. Robili to wszędzie, gdzie mogli, czasami w ukryciach. A jaka jest gwarancja, że nie zejdziemy, moi drodzy, do katakumb? Jaka jest gwarancja? Mistycy piszą, nawet ojciec Pio, że kiedyś kościół będzie tak mały, że zostanie mała grupa ludzi wiernych. Tych, którzy będą trwali przy Maryi. Że będzie prześladowanie kościoła w kościele. Nie z zewnątrz, ale w samym środku. Jak to potem możemy wytrzymać? Jak nie poddać? Jak nie powiedzieć, niestety ja już mam tego dość? Jest jedyna droga, to jest być blisko Matki Najświętszej. I ostatnią Maryjną czynnością, jaką miała ona, to jest trwać na modlitwie. Do końca, potem jak już pisze, Maryja trwała tylko na modlitwie. W straszliwym ciemnościach, opuszczeniu, cierpieniu trwała na modlitwie. Ktoś powie, czy to się godziło? Czy Jezus nie mógł swojej matce lepszego losu zgotować? Może i mógł. Ale tak to było w opatrzności Bożej zamierzone. Słuchajcie, to co Maryja zrobiła i robi dzisiaj. Dzisiaj Maryja już nie milczy. Powiedziano. Jeszcze nie było takiego okresu w 2000 lat historii, by Maryja zabierała głos. Ona już dzisiaj nie milczy. Ona płacze. Ona wzywa nas. Ona nie chce być lalką w kościele. Ona chce być w nas i z nami. Nigdy więcej Kościół nie potrzebował Maryi, jak potrzebuje dzisiaj. Ale zapowiadam wam, będzie naprawdę gorąco. Wiele ludzi nie wierzy w żadne objawienia. Ta tam Fatima. Kiedyś mi jeden ksiądz powiedział, ta wiejska kobieta, ta Faustyna wasza, to tam dla Polski, to tam na Wiochanie. Jakieś tam będziemy objawienia słuchać. Pan Bóg jest miłosierny. Słuchajcie, to jest inny świat. No nie jak tutaj. Nie wszyscy mówię, nie wszyscy. Dlatego ludzie mówią, po co to wszystko? Jaka Maryja przychodzi? Mamy Ewangelię, wierzmy w Ewangelię. Kościół nie upadnie, upadnie. Naprawdę? Kościół nigdy nie upadnie. Ale co się z nami stanie? Co się z nami stanie? Paweł VI, papież, powiedział takie słowa, co ja zawsze cytuję te słowa, jak ktoś mi mówi o objawieniach. Ja tam wierzę w jakieś objawienia, gdzieś tam w Fatimie, to halucynacje. I pisze tak, wiemy dobrze, że Duch tchnie, kiedy chce, mówi papież. Wiemy też, że Kościół wymaga od wiernych zachowania ustawicznych praw i jeśli często okazuje się ostrożnym i nieufnym względem możliwych złudzeń duchowych u tych, którzy przejawiają niezwykłe fenomeny, to jednak jest i chce być pełen uznania dla doznanych, nadprzyrodzonych, udzielonych niektórym duszom lub też względem faktów cudownych, które niekiedy Bóg raczy włączyć niezwykle do biegu naturalnego życia człowieka. To papież powiedział. Czyli mówi, Bóg w swojej miłości włącza to. Chce włączyć do tego biegu, abyśmy lepiej zrozumieli i co się dzieje dzisiaj z nami i wśród nas. Że Maryja przychodzi, że Maryja ostrzega, że Maryja mówi do nas jak do swoich dzieci. To znaczy, że coś się dzieje. To, że było 200 tysięcy ludzi na wielkiej pokucie, ludzi
zwykłych ludzi na kolanach. Pytałem się zawsze, gdzie była reszta tych, którzy powinni tam byli być. Zwykli ludzie zrozumieli. 200 tysięcy, po 150 samych tysięcy komunii rozdano. Powiedział mi Paulin, takiej modlitwy nie było od kardynała Wyszyńskiego i ślubów. Modlitwy, nie spotkania, kochamy Cię, modlitwy na kolanach. Takiej nie było. Kolejne natchnienie Ducha Świętego, pana Maćka i Lecha. Co za niesamowita rzecz. Pokażcie mi kraj, do którego tu można doprowadzić czegoś podobnego. Pokażcie mi. Nie pokażecie, bo nie ma takiego już kraju. Dlaczego to się dzieje akurat tutaj? Tego nie wiem. Ale myślę, że na pewno Maryja, która nas dzisiaj prowadzi, będzie nas prowadziła dalej i przygotowuje nas. Przygotowuje tą iskrę, przygotowuje nas, Polaków. I dlatego tutaj jesteśmy, żeby pokazać tym wszystkim, którzy chcą coś zrobić. Jedna wiadomość. Włączmy Maryję. To nie jest opcja. Maryja dzisiaj nie jest opcją. Któryś święty powiedział, nie wiem, Bonaventura, już nie chcę zmyślić, powiedział, jeżeli nie masz Maryi za matkę, nie masz Boga za ojca. Czy można mocniej coś powiedzieć? Sprawdźcie, który, bo już wyleciało mi w tej chwili z głowy, a nie chcę. Kto? Święty Ludwik, tak? O, to potem wam jeszcze powiem o świętym Ludwiku, ale nie teraz, bo się czas już zbliża do końca. Dlatego, moi drodzy, weźmy sobie to, jedną rzecz, którą chcę już zakończyć. Maryja nas prowadzi do krzyża. Pan Jezus jeżdżał na osiołku. Witaj, królu! Za 3 dni na krzyż z nim. Myśmy powiedzieli też w Polsce, witaj, królu. Trzeba być dzisiaj przygotowanym. Pan Jezus nie zostawia nam naprawdę żadnych złudzeń. Jej tak znalazłem sobie, wiecie, o naśladowaniu Chrystusa w tym małym, pięknym dziele mistycznym. Jezus mówi tak, takie słowa znałem parę dni przed przylotem do Polski. Mam wielu pragnących pociechy, niewielu gotowych na cierpienie. Wszyscy pragną się z Nim weselić, ale rzadko ktokolwiek chce cierpieć. Wielu Go uwielbia, ale kiedy spotykają ich przeciwności, to uciekają. To są mocne słowa. Czy nie należy nazwać najemnikami tych wszystkich, co zawsze szukają pociech? Czy nie są większymi miłośnikami samych siebie, aniżeli Chrystusa, ci, którzy myślą nieustannie o swoich wygodnych i wygodach i korzyściach? Słuchajcie, nie szukajmy wygód, przeżyć wielkich mistycznych. Szukajmy Maryi, ale Maryja nas będzie prowadzić do samego krzyża. Bo ona w sytuacjach po ludzku beznadziejnych wierzyła nadziei wbrew ludzkiej nadziei. I dlatego jest najlepszą nauczycielką, najlepszą przewodniczką w drodze do wiary prowadzącej pod krzyż. I na koniec już, żebyśmy w Eucharystii, chciałbym się podzielić taką modlitwą, która jest dla mnie była jakieś piękna, bo tak prosta, ale na pewno piękna. I od dzisiaj chcę się modlić, może wy się będziecie modlić. Nie chcę prosić o żadne nadzwyczajne łaski, o zdrowie, bo mnie tu boli, a mnie tam boli, księdza, ksiądz mnie dotknie, ksiądz ma ciepłe ręce. No. Ale naprawdę chcę się modlić o tylko 3 rzeczy. Módlcie się o to. Bo na pewno, kiedy patrzę do tyłu w swoim życiu, to mnie przerażenie ogarnia. Co ja zrobiłem ze swoim życiem? Gdzie ja byłem przez tyle lat? Nosząc koloratki, ornaty. Gdzie ja byłem? I tylko taka jest piękna modlitwa, którą kiedyś mi ktoś przysłał i odpisałem sobie. Matko Boża, przypomnij mi moją pierwszą wiarę, moją pierwszą modlitwę. Przywróć mi moją pierwszą gorliwość. Czy coś więcej możemy chcieć od niej? Ta, która była od początku z Kościołem. Ta, która trwała do końca. Ta, która jest dzisiaj z nami, która nas kocha, która tu jest, patrzy, przemawia, płacze, woła. Jesteście jej wojownikami, jesteście jej ludem wybranym. Powiem po południu dzisiaj,
może trochę więcej, tu od Ojca Gobiego, co ona mówi, na co nas przygotowuje. Trzymajcie się tego. Proście o to, aby wam przypomniała waszą pierwszą wiarę, tą dziecka. Pierwszą modlitwę, którą was nauczyli rodzice. I przywrócić nam tą pierwszą gorliwość. I o to się najwięcej módlmy. Bóg zapłaci.